Kolejne spotkanie, drugie spotkanie pierwszego dnia turnieju o Puchar Krainy Stu Jezior pomiędzy drużyną Pyry Poznań i drużyną Janikowa, a ja podchodzę do całe, to wasze te całe zamieszanie tutaj, ten turniej w Międzychodzie. Dlaczego nazwaliście turniej o Puchar Stu Jezior, a nie na przykład o Puchar Burmistrza albo o Puchar Prezesa? Dlatego, że nasz rejon jest generalnie tak zwany Krainą Stu Jezior. Chcieliśmy zapromować w Polsce nasz rejon generalnie przez nadanie odpowiedniej nazwy turniejowej. I ta nazwa się przyjęła? No to jest pierwszy turniej, i mamy nadzieję, że się przyjmie. Że się przyjmie. To dość opowiadający, jakie się podoba. A jakie są przygotowane niespodzianki dla zawodników na zakończenie? A to niech będzie właśnie niespodzianką. Wyróżnienie jakieś. A są przygotowane. A może skoro turniej Stu Jezior, to może będzie żaglówka dla MVP. Może nie tak od razu. Albo zrobimy inaczej. W pierwszym turnieju. Zrobimy dla MVP żaglówkę, ale na 2 godziny. O właśnie. To jak przyjedzie z rodziną do Międzychoda. Dokładnie. I jak długo trwała organizacja tego wielkiego przedsięwzięcia? No kilka miesięcy, trzeba powiedzieć, a tak bardzo intensywnie to miesiąc przed właściwie. Największy problem był z tym, że kilka zespołów najpierw złożyło taki anon, że wezmą udział w turnieju, a później niestety odmówiło udziału. No to bardzo dezorganizuje później. Tak, to nie tylko u was, to się częściej zdarza. Już trenerzy chcą nawet zaliczki brać. No bo jest to dużo, dużo, dużo pracy, naprawdę dużo pracy przy organizacji. I w momencie, kiedy wszystko jest przygotowane, no, przez absencję jednej drużyny wszystko bierze w łeb. Trzeba termina zmieniać, wszystko. Cały układ. No szkoda, no ale czy będziecie kontynuować, pomimo tego, że troszkę z tym drużyny nawaliły, czy będziecie kontynuować to w przyszłości? Oczywiście chcemy, aby to była impreza cykliczna, żeby się zapisała w kalendarz na stałe. I plus zmienić nazwę na międzynarodowy turniej. Można zrobić. Zaprosić Niemców na przykład, nie? Ale przyjmijmy takie działania, aby nawiązać współpracę w tej chwili właśnie z klubem zagranicznym, konkretnie niemieckim. No dla właśnie jakiejś tam współpracy i wymiany doświadczeń z basketem niemieckim. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Liczymy na to, że ty nam pomożesz jakieś kontakty też nawiązać. Oczywiście, pan trener Cela i panie trenerze, jest taki okres Mistrzostwa Polski, ćwierćfinały i troszkę było trudno zebrać czołówkę, nie? Bo jeszcze tam chłopcy grają, albo są po ćwierćfinale, albo po finale. Mimo wszystko przyjechały zespoły. No może tutaj taka Pyra jest najsilniejsza, można tak powiedzieć, ale pozostałe zespoły będą się bić. I czy pan się ze mną zgodzi na przykład, że są zespoły, które są słabsze od Pyry, a chcą się z nimi zmierzyć, bo to wiadomo, finalista Mistrzostw Polski. Na pewno będą mogli porównać sobie, jakie postępy trzeba zrobić, żeby im dorównywać. I widzą w tym roczniku, jak się gra, nie? Jak się gra. Fajnie. No to niespodzianki, nagrody, poczekajmy w niedzielę. Może będzie ta przejażdżka tą łódką po jeziorze. No i tutaj piękna hala, która też ma zawodników, bo to ośrodek znany w Wielkopolsce ze szkolenia dzieci już od lat, nie? Była kiedyś druga liga? Była druga liga, ja byłem akurat Sokół, tak? Sokół. Miałem przyjemność być trenerem tego zespołu drugoligowego kiedyś, jak to się zaczynało. I ile sezonów Sokół grał? 3-4 sezony graliśmy w drugiej lidze. 3-4 sezony, teraz trzecia liga? Teraz trzecia liga, oparta tylko i wyłącznie na swoich znajomych. Na swoich, no tak jak to bywa. No. Jak żeby awans, to trzeba kogoś ściągnąć. To były te czasy, że mieliśmy zawodników zagranicznych. Bo tylko tak mogliśmy utrzymać ten poziom drugoligowy, bo to nie była druga liga taka jak jest teraz. Druga liga to była jakby teraz pierwsza liga. No kiedyś są pozwalali zagranicznym zawodnikom grać, bo teraz już nie pozwalają. Czysta osób, a tutaj będą mieszkańcy pochodzić, oglądać, nie? Rodzice przede wszystkim. Ja myślę, że popołudniami już od dzisiaj, jutro, na pewno będzie lepiej to wyglądało niż Międzychod, nieduże miasteczko, 12 tysięcy i myślę, że to pogłos jest w mieście, że taka impreza się odbywa. Żeby narzekać z pozoru, widzisz, że jest dużo miasto, powiat. Stali sponsorzy, których tutaj widzimy na banerach. Inaczej byśmy tego nie zrobili. No ja jeszcze raz dziękuję, bardzo mi miło, że będę mógł na mojej mapie koszykarskiej zaznaczyć Międzychód. To na razie tyle, rozmowa z organizatorami tego turnieju i zobaczymy, sami zobaczycie na filmikach, jak to wygląda. Na razie wszystko zapięte na ostatni guzik. I wracamy do gry.